Cześć Wam, witam serdecznie 9 kwietnia 2024 roku w takich oto okolicznościach przyrody. A dzisiaj jadę aż 40 km w jedną stronę i z powrotem, czyli to będzie 80, to z jakimś krążeniem, pewnie z 90, bez dodatkowego ładowania. Wczoraj przejechałem 66 km do Gdyni, do nowo poznanej osoby, do już kolegi Krzysztofa. Pozdrawiam też serdecznie i Michała z kanału Dronowo. Ja te wszystkie kanały podlinkuję, bo zaczęło się od Piotra z Puław, którego też serdecznie pozdrawiam i który włożył tyle wysiłku i swojego zaangażowania w to, żeby ta moja wtyczka działała i był po części. Potem się odezwał Michał właśnie z kanału Dronowo i podesłał mi schemat, też nie działa, i się odezwał jeszcze trzeci właśnie Krzysztof ze swojego kanału, to też podlinkuję, żeby nie pomieszać nazwy. Krzysiek czy Krzysztof właśnie, to już tam będzie w dole w opisie, potem wieczorem wrzucę. I co? No jaja są i wczoraj się zapaliło takie wielkie światełko, że wreszcie będę mógł doładowywać, bo sprawa jest prozaiczna, to są tylko dwa oporniki, a w zasadzie jeden jest tylko potrzebny i dioda. I poświęcił, no byłem tam na miejscu właśnie w Gdyni u tego Krzysztofa, polutował, połączył, fantastycznie porozmawialiśmy o różnych rzeczach i o bushcrafcie, o modelarstwie, o różnych takich. I co się okazuje? Przyjeżdżamy pod słupek zielona droga i jego działa oczywiście, bez problemów. Wtyczkę wkłada się, cyk, tam coś brzęczy w tym słupku ładowania, jest sygnał, daje, że wszystko jest ok, prąd podaje, ładowarka moja się świeci, dioda, że tak, owszem, proszę bardzo. No i niekoniecznie to musi być ładowarka, to może być golarka, to może być ładowarka do telefonu, to może być suszarka do włosów, cokolwiek. Po prostu płynie prąd. Wkładamy moją wtyczkę, nie. No to co robimy? No kurczę, niemożliwe. Ja już załamka, mówię, o, Piotr się śmieje, ten właśnie z Puław, mówi, to już doktorat będziesz mógł pisać na temat tej wtyczki. Może jednak u mnie są za krótkie te piny, te bolce w tej wtyczce. No to wracamy 5 km tam do jego warsztatu. Piłka, o, ja też się przyczyniłem. 3/4 skroiłem wtyczki takiej, tej szerokiej właśnie. No tutaj nie ma na filmie. I ci, co chcą, to sobie cofną do wtyczek. I upiłowaliśmy. Jedziemy z powrotem pod słupki. Ja już byłem na bank pewien, że teraz już to niemożliwe, żeby nie zadziałało. Jest wszystko tak samo, podłączył tak samo, posprawdzał miernikiem. No ja, no kurczę, nie ma cudów, nie ma, no to musi zadziałać, styk jest. Przyjeżdżamy, lipa, panie. No i no zawód, a jednocześnie takie szczęście, jak zobaczyłem, że no kurde, to jednak działa, to funkcjonuje, to może działać. I właśnie jego wtyczka, tak, moja nie. Także dzisiaj Krzysztof jeszcze tam zagląda, spojrzy i w razie czego biorę taką, jak on ma, taką długą wtykę, a nie taka jak moja krótka, ta brązowa. No kolor tu nie ma znaczenia. No jeszcze są tutaj, że dwa piny te od komunikacji są cieńsze, ale to nie, to też nie. Ja myślę, że tam w obudowie jest jakaś różnica. Coś tam, może jakiś cypek, może blaszka, może coś tam i to ma zadziałać. A ja nie zdradzę, gdzie jadę, a jadę w małe. No właśnie, no chcę zobaczyć, czy to jeszcze funkcjonuje, czy to jeszcze istnieje. Kawał drogi, ale ja się nie spieszę. Wyjechałem o 7. O 7 nagrywam, że zaraz będę jechał o 8, ale wyjechałem o 8.30. Mam wszystkie bambetle ze sobą. Tutaj nawet nie ma się po co wznosić, bo tu nic ciekawego nie ma, chociaż można zobaczyć okolice i chyba to zrobię. Ja w ogóle nie wiedziałem, ale ja jadę wzdłuż Motławy. Ja nie wiedziałem, że Motława, myślałem, że się przeinacza w inną nazwę, bo są Martwe Wisły i tak dalej, a tutaj jest Motława.
No i zobaczymy, co dalej. I są bociany, i fajne stare kościółki. Płasko przede wszystkim. Tu jest wszędzie płasko, a ja przejechałem 27 km na razie i pędzę dalej. A dzisiaj sobie zjem zupę! Zupę z kucheneczki, proszę ja was. A wziąłem kubek? Chyba tak. No, zupę z kucheneczki od kochanej taka haneczki. Taka haneczka? To jest... To nie tak, to coś nie tak, ale jakoś tak. No dobrze, są motylki, są ptaszki, pełno ptaszków, ćwierka, skowronków i innych. Serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj myślałem, że jadę na pewniaka, że mogę zrobić 120 km i mogę... Wczoraj się nie oszczędzałem, znaczy nie się tylko akumulatora. Ja jechałem 20 na godzinę przeważnie, 19-18. Wróciłem i zostało mi 33% akumulatora, więc to jest dobry wynik, 66 km na takim niepatrzeniu się na pojemność. Z tym jednym akumulatorem 45 amperogodzin. A tu jest, o tak jest właśnie. Później sobie zjem bułeczkę, a teraz odpalę drona, zobaczę, co tutaj u góry słychać. Pozdrawiam i do dzisiaj filmu nie będzie, ale jutro w środę już tak. Hej, ho, hej, ho. A ponoć najlepiej to nagrywać filmy do 7 minut. No to już mamy 6:40, 6:50. Może bym jakiś dowcip powiedział. Albo powiem wam to, że nie będzie szlaku tatarskiego. Dzwonię do taty, mówię, gdzie jestem. Jestem tu i tu. A tata był parę dni temu na działce, bo już nie, no już też go tam w domu nosi i mówi, ja już Rafał jadę, ja już jadę, jest tyle rzeczy do zrobienia na działce i za godzinę właśnie już jedzie, czyli pewnie już jedzie i mówię, to ci się chce tak naprawdę jechać na ten tatarski szlak? No, chyba nie. Będzie ci się chciało zrywać z węsior i jechać? To szkoda skóry za wyprawkę, tak? Tak to się mówi? No. I mówię, bo to była nasza taka potrzeba jakaś jesienno-zimowa. Było zimno, fajnie by było, zaczęło się od Czarnogóry, od takich jakichś wycieczek w ciepłe miejsca, a skończyło się na tatarskim szlaku, na którym de facto tam stwierdziliśmy, obejrzeliśmy kilka filmów na YouTubie, jakieś tam cerkwie, świątynie i inne rzeczy, no, te chałupy stare. No właśnie nie warta gra świeczki. No. Znaczy zawsze jest coś warto obejrzeć, zobaczyć, ale jest jak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jutro film z mojej wyprawy 90-kilogramowej? 90-kilometrowej. No i czas już chyba montować. Czas montować flagę i otwierać sezon. Już nie ma się na co patrzeć. Go, go, go.